mamy dzisiaj środę. No dzisiaj tam sprzedałem ile, bo widziałem jeszcze inny spadek. To już zarobiłem na mnie $350. Jeździłem tam $20-30, to zarobiłem na inny spadek. Także jestem do przodu $350. Na razie jeszcze trzymam ATRS na innym spadek, ale ja widzę, że spada. No pewność, kurde, dlaczego ona spada, ja nie wiem. Ale ja je zaraz musiałem dobrać, bo musiałem się wypasować. Właśnie mam tu taką linię narysowaną. Także nie wiem, czy widzicie tutaj na tym screenie. Mam cztery różne poziomy. Gdzie na dole tutaj jest właśnie ten MQRS, który po prostu, no nie wiem, na razie trochę spadł, ale na nim mam $30 do tyłu, ale mam dużo wykupionego, mam na trzech różnych accounts, tutaj, nie? Także zobaczymy, jak to będzie. W sumie, które stać na skutku, to nie wiem, jeszcze także, no zobaczymy, ja jeszcze ją zostawię chwilę. Może ona się cofnie do góry, bo ona tak przeważnie spadała na dole. To później się cofała. Także nie się cofnie tak, żebym nawet na zero wyszedł, w sumie stawię. Nic nie kupujemy na razie, wszystko sprzedawałem, $350 dzisiaj jestem do przodu, nie ma sensu, żebym ja cokolwiek innego kupował teraz, ponieważ nie widzę nic takiego, żeby można było coś kupić. Na razie czekam, aż NIO już jest poniżej zera, także go sprzedałem jak miał 4%, teraz szedł poniżej zera. No może go na koniec dnia kupię, bo on ma taką skłonność w czasie, szczególnie poza marketem i przed marketem, ma skłonność iść w górę. No ale zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Także na razie dzisiaj był dobry dzień, spokojny dzień, powoli, nie ma co się stresować, nie ma co, wiecie, kupywać na chyb trafił albo trzymać, tylko trzeba czekać na okazję. Teraz tak robimy. Dobra, no na razie.